Dzień dobry. Idę po sosnę. Jak pięknie. Idę po sosnę i po tuję w celu zrobienia wieńca. Chyba minus 7 jest. Nie wieńca, tylko girlandy na kominek. Co psy? Kajuchna. No, muszę wyjść z tamtej strony. Z tamtej strony ogrodzenie muszę być. Ostatnio utte. No, taki krajobraz. Już późno jest, 16, nie, 15 chyba. Ale takie niebo zakolorowione. O, sosny mi, ościeli mi to. Super. Sąsiad to ściął, bo przeszkadzało mu to i to też trzeba, to wyżej też trzeba wyciąć. Całkiem te sosny tak szybko rozrosły, że nie wiem. Przestań, przestań. Tak, tak, zaraz przyjdę. I tej tujki tam sobie pozbieram, bo on też ściął tą tuję swoją. Ona taka srebrna jest, ładna. I tak naprzemiennie będę robiła. O Boże, w coś wpadłam. No i tak. I tak. To będzie podstawa. Jeszcze jedną reklamówkę dorobię. No musi być czegoś podstawa. W połowie będzie taki punkt. Tu chyba jest połowa. No nie wiem, zobaczymy. Gdzie będzie się stąd szło i stąd szło. Żeby to nie było, wiecie, tak jednolite, żeby to nie szło jednolicie, tylko żeby to było w tą i punkt zbiorczy tutaj, tu nie wiem, kokarda, coś takiego. Tutaj już mam materiały. Nanosiłam sobie syf, będzie. No ale się posprząta. I robimy. Najważniejsze jest to, żeby zakryć tą reklamówkę, nie? Żeby jej nie było widać. Dobra, dobra. Zakrywamy. Już trochę powstało. Zakrywamy. Tutaj jeszcze dołożymy. No i kręcimy, bo to mam z odzysku. Drucik sobie odzyskałam. Gdzieś jeszcze mam, a jak zabraknie, to jakoś sobie poradzę. O! I formujemy. I słuchajcie, jeszcze dokładamy. O, i tak do połowy, a od połowy w drugą stronę. Tak to wygląda. Tutaj zaczęłam. Jeszcze trochę zostało. I tutaj już mamy koniec jednej części. I tak jak mówiłam, tutaj się spotkają. A o, takie mam ręce od żywicy. A to idzie w drugą stronę. Niewiele zostało z tego, co było. Jeszcze potrzeba mi donieść. No ale robimy. Już nie mam drutu. Albo gdzieś mam ją znaleźć i samą nitką. Też dobrze idzie. Zielona nitka. Także trzeba sobie radzić, jak się nie ma czegoś. O, kotek wącha. Podać się, Junia? Ładna? Tak? Podoba ci się? Czy głodna jesteś? No, standard. Koniec. Środek mniej więcej. Tutaj już się tak rozbujałam z tym, no ale... Dobra. Teraz idzie to na miejsce docelowe. Fajnie, bo tutaj idzie niegdzie, same szyszki się trafiały. O, szyszeczki. No i super, fajnie o to chodziło.
Tak to wyszło. Tam się kończy, jest ciemno i mi te żarówki jeszcze nie przyszły. Zła jestem, że jeszcze nie przyszły. O! Gdzieś może będzie lepiej widać. Tak to. O, jeszcze lampa mi spadła. Tak to wygląda. Spróbuję doświetlić. O. Komin się pali. I tak tam sobie właśnie zwisa. I te światełka to myślałam, że one są takie długie, w sensie w długości, a one są tak jakby na pół złożone i no i przez to są krótsze, bo są takie podwójne. No ale trudno, tak musi być. Tak wyszło. Jutro wam pokażę w dzień, jak to będzie wyglądało. Tak się prezentuje po ciemaku. A dzisiaj zaproponuję wam piernik ekspresowy. Ma być dobry, smaczny, szybki i wilgotny. Zaczynamy to tak. Kakao, 2 łyżki, 100 gram masła, cukru, ile tego cukru było? 50 gram cukru, 20 gram, to jest 40, 20 gram przyprawy korzennej, łyżeczkę sody, łyżeczkę proszku do pieczenia, 250 ml mleka, 3 jajka, powidła do przełożenia niekoniecznie i 100 gram miodu chyba. Tak, 100 gram miodu. No i tyle. Działamy. 200 gram mąki. Nie wymaga to miksera. Tutaj łączymy mąkę, proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną. Mieszamy. I zaraz dodajemy pozostałe składniki. Do garnka wkładamy masło na wolnym ogniu. Masło, miód, cukier, kakao i przyprawę do piernika i to wszystko mieszamy. Mieszamy to wszystko i studzimy. I studzimy. Po podgrzaniu studzimy to. Czyli miód, cukier, przyprawa korzenna, kakao i masło. Dolewamy te 250 ml mleka, 3 jajka i łączymy to. Już się nam połączyło. Teraz do mąki dodajemy całą tą masę. Jeszcze tutaj na dnie trochę zostało. To wszystko wylewamy. No i tutaj też łączymy. Tak jak mówię, nie wymaga to ciasto miksera. Wkładamy to do tej małej keksówki wyłożonej papierem, 180 stopni i około 30 minut do suchego patyczka. Tradycja nasza. Dzisiaj o 18. Ciężko nawet. Weź, bo wyżej nie widać. Co to? Na okno przylepy. Znowu na szyby i jajko niespodzianka. Okej. Okay. I to wszystko. Taki oto wyrośnięty, tu trochę pęk, ale
45 minut go robiłam, gdyż wydaje mi się, że ja po prostu miałam większe jajka i ta masa była taka nie była taka zbita, lejąca się bardziej była i po prostu dłużej go musiałam trzymać. No, także zaraz wyjmiemy i będziemy polewać czekoladą i rozkroimy, zobaczymy jak wyszedł. I przekładać marmeladą. Nie mam polewy, nie mam czekolady, ale mam, od Iwa pożyczyłam, mam mu odkupić, no, Mikołaja, do tego troszkę mleka, troszkę masła i w kąpieli wodnej, żeby się nie przypaliło. Po przekrojeniu wygląda tak. Jest mięciutki, no i faktycznie on taki jest soczysty. Super. Przekroiłam i teraz powidłami. Czekolada dekorujemy. I tyle. Wyszedł cudny. Zaraz będziemy przekrajać. Super. Super. Polecam. Pyszny. Pyszny wyszedł. Smacznego.